mój smak dzieciństwa, który zawsze pamiętam, przygotowywała moja mama i moja babcia, to jest omlet wiedeński z truskawkami i śmietaną i do tego kakao. Najwspanialsze śniadanie, jakie można sobie wymarzyć. No, smażone kanie, jak babcia robiła. Zawsze jak szedłem z dziadkiem na grzybki i przychodziliśmy z grzybkami, kanie się zbierało, to babcia usmażyła i bardzo dobre były. Smak mojego dzieciństwa to pomidorówka, mielone parówki u mojej babci, pierogi ruskie, zupa mleczna, truskawki, makaron z truskawkami, dużo truskawek. Mój smak dzieciństwa to jest melzupka, którą robiła moja babcia. I to był taki rodzaj takiego rzadkiego budyniu, jak on się zestalał, to taka się robiła, taki kożuszek gęsty, twardy na wierzchu, to pyszne było. A druga rzecz, manna, kasza manna na gęsto posypana cukrem i cynamonem i to się rozpuszczało i też była taka fajna skorupka. I takie mam smaki dzieciństwa. A najgorszy to czernina. Rosół, babcinie. No, rosół. Co niedzielę, no, na i obiedzie. Domowe kuseczki takie fajne. To były ziemniaczki, smaki, no, te sprawy. Schabowy, właśnie. Kurczak na tym, bo no, to były smaki, nie to co teraz. No. Zapraszamy na Festiwal Dobrego Smaku 25-28 do Waszych kawiarni i restauracji festiwalowych.